plamił się nawet trzeci. Przed tygodniem, jak wiemy, nie było go na mamucie Kulw. Był chory. I teraz Janne Ahonen już ruszył. No, popatrzmy, jak leci lider Pucharu Świata, zwycięzca Pucharu Świata sprzed roku. Pięknie! Pięknie po pierwsze miejsce pofrunął Janne Ahonen w tym momencie. Świetna prędkość przy wyjściu z progu, 94,1, powyżej 140. Na pewno to był jedyny skok tej pierwszej serii, powyżej 140 metrów. 142 to jest odległość jury i chyba tam właśnie wylądował Janne Ahonen. Wspaniała forma. To rzecz prosta, w tym momencie staje się faworytem tego konkursu, faworytem największym ze wszystkich. Troszkę problemów przy lądowaniu, ale już daleko, przecież lądował. 142 metry. 142. I rzecz jasna, będzie pierwsze, nie drugie, bo jednak odjęli sędziowie, Norwek odjął.